Dzień dobry panie trenerze, witamy w Bielsku Białej. Pierwsze pytanie o wrażenia z tego obiektu, z tego stadionu i tuż po podpisaniu kontraktu jesteśmy. Nie wiem, czy się prezes obrazi, czy nie, bo mu parę razy wspomniałem o Koronie Kielce. Bardzo zbliżony obiekt i bardzo podobna atmosfera. Wiadomo, o meczu nie mówimy, tylko o samym stadionie. Zbliżone, czyli ładnie, bo i tu jest ładnie. Czuję się atmosferę piłki nożnej. Miejmy nadzieję, że ta atmosfera się przełoży również na mecze mistrzowskie. Panie trenerze, 5 spotkań zostało do końca sezonu. Tyle też obejmuje pana taka podstawowa umowa. Pana kariera jednak pokazuje, że w takim krótkim czasie można zrobić coś niezwykłego. Nawiązuje to oczywiście do pana pracy w Wigrach Suwałki. No, specyficzne też miejsce, na pewno wtedy duże wyzwanie. Troszkę inaczej to wyglądało, bo tam była walka o utrzymanie i tych kolejek było 7. Co prawda w podobnym atmosferze zespołów z górnej części tabeli, tu jest bardzo podobnie, a nawet bym powiedział, no ostro jest, jeżeli chodzi o przeciwników. No ale to są mecze piłkarskie. Gdyby to była siatkówka, koszykówka, mógłbym powiedzieć, że no raczej nie da rady. W piłce nożnej jest zupełnie inaczej, tu jest wszystko możliwe, a więc myśl powiedzenia naszego słynnego Kazimierza Górskiego, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. I tak do tego podejdziemy. Wyzwanie na pewno bardzo duże, ale takie potocznym językiem mówiąc rajcujące. Na pewno analizował pan sytuację pod Beskidzia. Gdzie będzie pan szukał źródeł tej niemocy, która ogarnęła zawodników górali przez ostatnie kilkanaście już spotkań? To są rzeczy, które się po prostu zdarzają. To zespołom często, tym, które gdzieś tam mają nadzieję, że wiedząc na boisko te bramki będą wpadały, ja się nie udaje. Potem jest marazm, potem się włącza coś takiego jak niepewność, plącze nogi. Te rzeczy po prostu na każdych poziomach się zdarzają. Gdybym teraz powiedział, że mam złoty środek na to wszystko, że teraz jestem najmądrzejszy, to bym popełnił błąd i byłbym zbyt mało pokorny w tym wszystkim. Po prostu dzisiaj tak naprawdę artystą, który musi stanąć na wysokości zadania, to jest trener przygotowania motorycznego, który musi zespół przygotować do meczy, bo gramy już w czwartek, gramy następnie w niedzielę, w krótkim okresie czasu i zespół musi być w pełni sił. Natomiast jakby po mojej stronie będzie ten element uzupełnienia działania sztabu szkoleniowego, który pozostał, który czuje na pewno zespół, już jestem po pierwszych rozmowach. Miejmy nadzieję, że wspólnymi siłami odbudujemy to. Więc nie przyszedł cudotwórca, ale myślę, że przyszła osoba, która chce coś świeżego wnieść, dać, ale nie zburzyć, bo to byłoby głupotą. W jednym wywiadzie powiedział pan, że dotychczasowe oferty, które otrzymywał pan wcześniej, nie przekroczyły pańskiego progu chęci. To się zdarza. Natomiast ta oferta spod Beskidzia, co miała w sobie takiego, że ten próg przekroczyła? No, umówmy się szczerze, to nie jest jakiś tam tuzinkowy, nietuzinkowy klub, który gdzieś daje ofertę, bo pojawiło się kilku sponsorów i chcą dobrze zapłacić za to, żeby zarobić i coś zrobić. To są kluby z tradycją, to jest klub, który sobie zawsze ceniłem. Kiedyś będąc tutaj na meczu z Wigrami Suwałki właśnie, pamiętam ten mecz, bo atmosfera tego meczu mi się tak bardzo mocno w pamięci odbiła. No to powiedziałem sobie, kurczę, fajnie byłoby tu pracować i tak patrzę w prawo i widzę Grześka, no, upamiętnionego. Stanęliśmy tutaj razem, powiedział, może będziesz kiedyś tu pracował. No więc taki czas widocznie w tym życiu, góra z górą nie, ale człowiek z człowiekiem się zejdzie. No i jestem tutaj z wyboru, bo to jest miejsce, które ma klimat i ja takie miejsca lubię. Bardzo dziękuję panie trenerze za rozmowę i życzę powodzenia już w najbliższych meczach. Dzięki bardzo.